Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie w piękne, kolejne zimne już popołudnie. Prosiłbym tylko o sygnał na czacie, czy jestem słyszany i zaczniemy dzisiaj wyjątkowy program, bo będziemy mieli wywiad, o którym już wcześniej wspominałem. Tylko dzisiaj proszę też mi dać znać, jaka będzie jakość dźwięku, który do Państwa dociera, bo dzisiaj nagrywamy program z netbooka. Słychać. Fajnie. Jeżeli wszystko słychać, to super. Drodzy Państwo, dzisiaj nie będę. Jest cicho. Dobrze, będę starał się mówić głośniej. Poproszę również naszą dzisiejszą rozmówczynię o to, żeby mówiła również głośniej. Nie będę dodawał tych rzeczy, których nie dopowiedziałem ostatnim razem. Dzisiaj powiemy sobie o krzemie. Tak jak wspominałem, o, śmiem twierdzić, pierwiastku życia. Z tym, że nie jestem fachowcem, żeby się tutaj więcej wypowiadać na ten temat. Dzisiaj naszym gościem jest pani, która jest producentem mnóstwa różnych preparatów opartych na krzemie. Ona już sama więcej opowie na ten temat. Jest to pani Maria Sałyga, były współpracownik już nieżyjącego profesora Wacława Tuszyńskiego, dzięki któremu tak naprawdę na naszym polskim rynku możemy powiedzieć, że mamy nasz polski krzem. Na naszym rynku mamy ten krzem w różnych postaciach. Przeważnie zachodnie firmy zarzucają ten rynek. Czasami w aptekach słyszy się, że w krzemie to mamy że krzem to mamy tylko w Wiesiołku. Ja nie będę się wypowiadał na temat tego, jaka ilość tego krzemu jest, w jakiej on jest postaci, w jaki sposób jest przyswajalny i czy w ogóle. Myślę, że o tym wszystkim opowie nam już za chwileczkę pani Maria. I powiem Państwu tak na początek, że jest to no, przesympatyczna osoba, bardzo skromna. Także prosiłbym, żebyście Państwo wsłuchali się bardzo mocno w to, co mówi, i tak jak zawsze, żebyście słuchali sercem, a nie tylko umysłem. Także na początek przekazuję głos pani Marii i poproszę, żeby pani Maria coś powiedziała o sobie, o tym, jak to się stało, że zaczęła współpracować z panem profesorem, jak to się stało, że na dzień dzisiejszy, no tak naprawdę, to można powiedzieć, możemy utożsamiać polski krzem z jej osobą. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Pan bardzo dużo już powiedział na temat pana profesora i mnie. Ja chciałabym powiedzieć od siebie tyle. Zupełnie przypadkowo trafiłam do pana profesora Wacława Tuszyńskiego, szukając 20 lat temu pracy. Myślałam, że to będą jakieś krótkie chwile tam spędzone, ale sama praca, a przede wszystkim pan profesor, tak mnie wciągnęli w to wszystko, że postanowiłam kontynuować tę swoją działalność właśnie z nim. Byłam przekonana, że pan profesor będzie wieczny, że będzie długo żył, że wiele się będę mogła od niego nauczyć. I w pewnym momencie niestety życie postawiło swoje warunki. Gdybym nie zajęła się tą jego działalnością, to wraz z jego śmiercią chyba to wszystko by też zniknęło z naszego rynku. A ponieważ stwierdziłam, że preparaty są bardzo dobre i w jakiś sposób trzeba też kontynuować to, co pan profesor zaczął, dlatego skromnymi siłami postanowiłam dalej prowadzić jego dzieło. Pan profesor był człowiekiem, który zajmował się całe życie chemią krzemianów i w zupełnie przypadkowy sposób udało mu się uzyskać w warunkach laboratoryjnych uwodnioną krzemionkę. Taki związek krzemu i jedyny, który występuje w przyrodzie. Krzem jest drugim pierwiastkiem po tlenie, jeżeli chodzi o procentowe zapotrzebowanie wszystkich żywych organizmów, w tym człowieka. Tlenu do życia potrzebujemy około 21%, a krzemu około 16%. Dlatego jest tak bardzo ważnym pierwiastkiem i nazywany jest pierwiastkiem życia. W ogóle nasza planeta Ziemia też powstała w zasadzie na krzemie. Nazywana jest błękitną planetą.
Jeżeli chodzi właśnie o tę uwodnioną krzemionkę, wiele osób nie ma właściwej wiedzy na ten temat, bo jakoś daleko wszyscy są od tego, od tej wiedzy, od tego tematu. I chcę zaznaczyć bardzo mocno, że jedyną przyswajalną postacią krzemu w przyrodzie jest uwodniona krzemionka z natury. Jest to związek o specyficznym wzorze chemicznym, nazywany również kwasem ortokrzemowym. Ludzki organizm tego związku nie wytwarza, musimy się posiłkować z natury tym związkiem. Wytwarzają go rośliny. Wszystko, co nas otacza, wszystko, co jest zielone i podkreślam również ekologiczne, zawiera krzem. Także warzywa zawierają, mleko wszystkich ssaków nieprzetwarzane. Dobra woda pitna, gdzieś czerpana w jakiejś starej studni, z daleka od zanieczyszczeń, od pestycydów. Dlaczego teraz ten związek jest tak bardzo ważny i w zasadzie ta suplementacja powinna być coraz większa? Ponieważ żywność mamy przetwarzaną i krzem jest bardzo, ale to bardzo wrażliwy na wysoką temperaturę, na mróz i w czasie przetwarzania krzem zostaje zniszczony, na przykład mrożenie warzyw. Zachowują warzywa mrożone bardzo dużo składników, natomiast krzem zostaje zniszczony. Tak samo pasteryzacja mleka w temperaturze ponad 200 stopni również ten krzem zabija. Dlatego tak ważne jest i podkreślam, żeby korzystać z tego dobrodziejstwa, co nam dała natura. Jeszcze raz chcę zaznaczyć, że na przykład świeże zioła zawierają uwodnioną krzemionkę, suszone niestety nie, bo krzem pozbawiony wody staje się zupełnie innym związkiem chemicznym, tak zwanym bezwodnikiem kwasu krzemowego lub silika żelem i ponownie już w wodzie się nie rozpuści. Wiedza ludzi na ten temat jest bardzo znikoma i niektórym nie można tego wyjaśnić. Ja mówię taki prosty przykład, że gdyby uwadniał się bezwodny krzem, to przez miliony lat morza rozpuściłyby wszystkie plaże nadmorskie, bo te ziarenka piasku to jest właśnie bezwodna krzemionka, a nic takiego się nie stanie. I to jest taki przykład właśnie, jak działa natura, że to, co zostało stworzone jako forma bezwodna, takie pozostanie. Ten krzem, który Państwo widzicie na ekranie, to jest właśnie dzieło pana profesora Tuszyńskiego. Nazywa się to balsam krzemowy. To jest handlowa nazwa produktu. A tam zawarty jest ten czysty, uwodniony krzem, taki, jaki posiadają rośliny i to wszystko, co jest żywe, zielone i nas otacza. Pani Mario, no powiem szczerze, drugi raz słyszę tą różnicę między krzemem tym uwodnionym, a krzemem, który nam się wydaje, że gdzieś tam w różnych pokarmach spożywamy. O tym, że krzem jest podstawowym pierwiastkiem w naszym organizmie, to od dawna wszyscy wiemy, ale tak jakoś dziwnie się składa, że w naszej kulturze zachodniej my tego krzemu w pokarmie mamy bardzo, bardzo mało. Ja zawsze twierdzę, że krzem odpowiada za przewodność informacji nie tylko w układach elektronicznych, ale również w takim no, specyficznym układzie, który nazywam układem biologicznym. Czasami używam takiego porównania, że to jest taki bioskafander, czyli w naszym organizmie. I tutaj krzem no, powinien być dostarczany. Zresztą on odpowiada między innymi za przyswajalność wielu substancji, takich chociażby jak wapń. Ludziom się wydaje, że jak łykają wapń syntetyczny, to już dostarczają organizmowi odpowiednią ilość wapnia, jednak tak się nie dzieje. Czy mogłaby Pani coś więcej na przykład powiedzieć z obserwacji swoich doświadczeń, bo mnie na przykład bardzo zaintrygowało to, jak Pani mi opowiadała, jak to się stało, że Pani zaczęła współpracować z Panem profesorem, że miała Pani, bo Pani nie jest z wykształcenia jakimś chemikiem. Nie. I jak to się właśnie stało, że w momencie, kiedy miała Pani taką życiową, jakby życiowy dylemat i podjąć decyzję,
jaką drogę wybrać. Dlaczego akurat skłoniła się Pani na współpracę z panem profesorem Tuszyńskim? Jaki to był człowiek? Gdyby mogła Pani trochę przybliżyć postać profesora? Czy to był taki człowiek, który szedł tylko i wyłącznie za pieniądzem, czy może przyświecały mu jakieś inne idee? Jaką drogę przeszedł w walce, bo tak można powiedzieć. Ja tutaj kiedyś przytaczałem profesora Ożarowskiego, który próbował wdrożyć w życie pewne fajne, naturalne rozwiązania, ale spotykał się po drodze z różnego rodzaju barierami. Jak to wyglądało tutaj w przypadku pana profesora, no i można powiedzieć jego tworu, czyli uwodnionej krzemionki? Pan profesor był człowiekiem nietuzinkowym, był bardzo ciepły, bardzo szybko nawiązywał kontakty z innymi ludźmi. Ten krzem to była jego pasja. Całe swoje życie zajmował się chemią krzemianów, jak to wspomniałam wcześniej. Pracował w Polskiej Akademii Nauk w Instytucie Podstawowych Problemów Szkła i Ceramiki. Skończył Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie. I tak jak mówiłam wcześniej, przez zupełny przypadek udało mu się uzyskać tę uwodnioną krzemionkę. To był jego konik i na tyle potężny, że potrafił mnie zarazić tą swoją pasją, bo jak zobaczyłam, w jaki sposób pan profesor pracuje, w jaki sposób zdobywa wiedzę, to starałam się jakoś to wszystko przyswoić. Wydaje mi się, że troszeczkę w jakimś niewielkim stopniu ta wiedza została we mnie i bardzo żałuję, że pana profesora nie ma wśród nas, bo pewnie jeszcze bym się dużo od niego nauczyła. Był człowiekiem naprawdę też bardzo skromnym, takim bardzo życzliwym ludziom. Może wspomnę taką dygresję, że nie tylko, można powiedzieć, miał klapki na oczach jako naukowiec, ale widział, co się dookoła niego dzieje. I tam, gdzie miał swój zakład, w okolicy Warszawy, potrafił na przykład dopiąć w takiej sprawie, że pewna pani, która całe swoje życie przeżyła z dala od siedzib ludzkich i nie miała światła elektrycznego, to potrafił spowodować, że jej to światło założono. Długo jeszcze nie po tym fakcie, w niedługim czasie ta pani zmarła, ale była bardzo szczęśliwą osobą i profesor też. Także zawsze się będę o nim bardzo dobrze wyrażała i ciepło, bo naprawdę jest tego wart. I to, co stworzył, to, co zostawił, to zawsze podkreślał, że on chce pomagać ludziom. To była w zasadzie taka jego idea, żeby zawsze służyć innym. Takim pozostaje w mojej pamięci i chciałabym, żebyście Państwo również o tym wiedzieli, że to był naprawdę wspaniały człowiek, bardzo dobry, potrafił w taki sposób pomagać, że nie dawał ryby, ale wędkę. To jest też bardzo istotne. I jest naprawdę zapisany w mojej pamięci jako wielka postać. Opowiadała mi pani swego czasu, że wytarł, że tak powiem, wydeptał ścieżkę do ministerstwa w drodze do tego, by nadać takie, powiedziałbym, rangę oficjalnego produktu medycznego temu preparatowi. I jak to było, że bo produkt funkcjonuje jako kosmetyk. Wiem z rozmowy, że było to dosyć mocno już zaawansowane. Co się stało, że na dzień dzisiejszy, powiedzmy sobie, uwodniony, to jest takie pytanie jednego ze słuchaczy, który pyta, czy uwodniony krzem to jest to samo co krzem organiczny? Czy tutaj jest jakaś różnica między jednym pojęciem a drugim? Czy ten krzem, jakoby, ja z doświadczenia wiem tak, że nie każdy lek może być kosmetykiem. Dzisiaj stosuje się na przykład chemioterapię w leczeniu raka. No i szczęścia życzę temu, który na przykład potraktowałby tą chemię, którą się ludziom wstrzykuje do żylnie, jako kosmetyk i wylał sobie to na skórę. Osobiście tutaj mamy takich słuchaczy, którzy są otwarci na pewne rzeczy i widzą tą obłudę tego świata. Także, ale są na przykład naturalne kosmetyki, które można swobodnie zastosować wewnętrznie i uzyskać efekt, powiedziałbym, pozytywny. Ja wiem, że tutaj w Europie, u nas, w tym zachodnim Europie, takim bardzo obłudnym, słowo leczenie jest zarezerwowane tylko i wyłącznie dla lekarzy. I jak lekarz mówi, że leczy, to znaczy, że on leczy.
a my mówimy nie o leczeniu, tylko o wyleczeniu i o prawidłowym zdrowiu. Także pytanie, tak? Czy uwodniony krzem to jest krzem organiczny? Ewentualnie jak nie, kiedy on się nim staje? A ja parę groszy dodam od siebie. Drodzy Państwo, wiecie o tym, jak ja już często powiedziałem, że tylko to, co żyje, może odżywić żywy organizm. Jeżeli coś już jest z natury martwe, no to organizm nie jest w stanie tego przyswoić, bo on potrzebuje odpowiednich proporcji, odpowiedniego towarzystwa i odpowiedniej postaci tego towarzystwa. Tutaj mówimy o tej postaci, także oddaję głos pani Marii. Jeżeli chodzi o uwodnioną krzemionkę, to ta, którą ja w tej chwili produkuję i kontynuuję dzieło pana profesora Tuszyńskiego, jest to taka forma krzemu, jak występuje w przyrodzie, jak to zostało stworzone podczas stworzenia świata. W tej uwodnionej krzemionce czystego pierwiastka SI jest plus minus 5%, reszta to jest woda. Krzemionka ma wzór chemiczny o następującej treści H4SiO4NH2O. Wracając do pana pytania, czy to jest taki sam jak krzemionka uwodniona jest taka sama jak krzem organiczny? Nie, tamten produkt jest inny. Ja tak bardzo nie znam tamtego produktu, ale on się nie może posługiwać taką nazwą, bo niestety nie jest tą uwodnioną krzemionką. Wiem, że ma zupełnie inną zawartość czystej krzemionki, dużo, dużo mniejszą. Natomiast jeszcze mogę dodać, że nad uwodnioną krzemionką były prowadzone w XX wieku ogromne badania. Dwa ośrodki wzajemnie się zwalczające, czyli były Związek Radziecki i Stany Zjednoczone, prowadziły te badania. Publikacje są dostępne. I to wszystko, co zostało opisane, ludzie, którzy zajęli się krzemem organicznym, po prostu sobie ściągnęli i dołączyli do tamtego produktu, twierdząc, że to jest to samo, co krzem uwodniony. Ja uważam, że natury człowiek nie powinien poprawiać, bo czasami mu to wychodzi po prostu nie tak, jak trzeba i przeciwko niemu się obraca. Więc krzem uwodniony, który ja mam w swoich rękach, to jest identyczny jak taki, który występuje w przyrodzie. Wracając jeszcze do pana pytania odnośnie tego, co się działo w ministerstwie, więc za życia jeszcze pana profesora, dwukrotnie ten preparat stawał na tak zwanej komisji lekarskiej w Instytucie Leków w Warszawie. Niestety do dnia dzisiejszego, a jeszcze jak żył pan profesor, nikt z nas nie otrzymał żadnej odpowiedzi, żadnej informacji, jakie były wyniki tej komisji. Ja nieoficjalnie wiedziałam, że preparat został zatwierdzony pozytywnie i osoba, która ze mną rozmawiała telefonicznie, już potem więcej z nią nie miałam kontaktu. Tyle mogę państwu powiedzieć na ten temat. Czyli można powiedzieć, że przez mur biurokracji produkt się nie przebił, że póki profesor żył, no to miał jeszcze jakiś wpływ na to, żeby ten produkt ujrzał światło dzienne w większej skali. Ja mam nadzieję, drodzy Państwo, że po tym programie zaczniecie przyglądać się bardziej produktowi, bo uważam, że na to zasługuje. Że no, wbrew temu dobrze wiecie, od 2 lat prowadzę programy, unikam pewnego rodzaju komercji i reklamy poszczególnych, konkretnych jakichś rozwiązań i produktów, ale tutaj w tym momencie tą zasadę chcę złamać, dlatego że uważam, że jeżeli, jak to kiedyś powiedział jeden wielki poeta polski, cudze chwalicie, a swego nie znacie. Biją się wielcy ponad naszymi głowami, a tak naprawdę mamy pod nosem coś. Ja się przyznam sam, aż się czerwienię z tego tytułu. Używałem różnego rodzaju krzemów, różnych firm. Nie będę mówił teraz jakich, bo dobrze wiecie, tak naprawdę krzemu na rynku dużo nie ma. Potężne pieniądze to kosztuje, a przyswajalność tego jest dosyć, no i tak spora, ale i tak w porównaniu do tego produktu mniejsza. Uważam, że warto wesprzeć pewne rozwiązania, które są na naszym rynku. Tym bardziej, że
Tak naprawdę, pewnie jak sami się rozejrzycie wokół siebie, są pewne pomysły, chociażby przypomnę pomysł pana Łągiewki, gdzie skonstruował zderzak, który potrafi kumulować energię uderzenia i pojazdy z prędkością 60 km uderzające w ścianę, praktycznie rzecz biorąc, bez uszkodzeń, bez przeciążeń, zatrzymywały się w miejscu. Rozwiązanie cudowne dla różnego rodzaju urządzeń, gdzie trzeba wyhamować pęd. Jednak no, tak to jakoś w naszym kraju jest, że paru smutnych panów, tak jak kiedyś Państwu opowiadałem również o profesorze Anatolu Rybczyńskim, który po wojnie udowodnił, że krzem likwiduje raka i to różne postacie raka, gdzie tak naprawdę dzisiaj mało kto o tym w ogóle mówi. Żeby to tak nie było, jak było z naszym wielkim naukowcem Funkiem, który jako pierwszy pokazał, udowodnił, że są witaminy, a dzisiaj w świecie zachodnim mówi się w ogóle, że kto inny dał początek witaminom. Także tak naprawdę to od nas zależy, żeby to tak nie było, że cudze chwalimy, swego nie widzimy, a pod nosem mamy naprawdę fajne rozwiązania. W końcu zacznijmy wierzyć w siebie samych. Ja może tak trochę chaotycznie mówię, ale chciałbym, żebyście Państwo, tak jak prosiłem, słuchali mnie sercem i zrozumieli moje intencje, to o co w tym wszystkim mi chodzi. Tutaj jeden ze słuchaczy zadał pytanie, czy buły krzemienne występujące w skałach wapiennych zawierają uwodnioną krzemionkę? Jeżeli chodzi o skałę, to nie, bo jest to forma bezwodna. Jest to po prostu bezwodnik kwasu krzemowego lub silika żel. I to jest nazwa właściwa skały. Gdyby w takiej skale znaleziono, powiedzmy, jakąś kapsułę, gdzie ten krzem byłby mokry, to można by powiedzieć, że jest uwodniony, ale nic takiego nie ma, bo jednak skała jest skałą. Może być jedynie woda w tej skale. Może wtedy ta woda zawierać uwodnioną krzemionkę, która się tam znajduje. Natomiast sama skała nie, bo ona po prostu jest bez tej formy uwodnienia i nie może się stać tym związkiem krzemu, jaki występuje w roślinach. Tutaj jest jeszcze takie pytanie, czy Stanisław Szczepaniak on produkuje krzem do żelu i do picia, tak? Czy pani coś słyszała na temat tego krzemu pana Stanisława Szczepaniaka? Bo ja powiem szczerze, pierwszy Nie znam słyszę. człowieka. Trudno mi jest na ten temat cokolwiek powiedzieć. Z tego co wiem, jestem jedynym producentem w Polsce uwodnionej krzemionki, natomiast gdzie trafia mój produkt, trudno mi jest też powiedzieć, bo różne słyszałam takie opowieści, że ktoś na przykład trzymał w szafie pancernej, w jakiś sposób był rozcieńczany i sprzedawano w maleńkich porcjach po kosmicznych cenach, więc nie wiem, co ludzie z tym robią. A jak pani się odniesie do tego? Ja słyszałem takie sytuacje, że na przykład kiedyś w studniach wrzucano kamienie krzemienne i taka woda w studni, ona nabywała pewnych cech właśnie jonów, no nie wiem, jakichś substancji, cząstek, atomów krzemu i taka woda pita, no zabezpieczała, zaopatrzała organizmy osób, które taką wodę piły w krzem. Ja myślę, że to było chyba takie może jakieś bardziej wierzenie, że coś takiego istnieje. W dawnych czasach w każdej studni była dobra woda pitna i ona zawierała sama w sobie tę ilość krzemu, jaka w niej może być stworzona przez naturę. A jakie warunki musi spełnić studnia, żeby taka woda z takim krzemem była? Bo no, mi się do tej pory wydawało, że to jest tak, że ta woda po prostu wypłukuje z kamienia, ale po tym, co pani powiedziała, że no, nie da się z takiego piasku uwolnić już tego krzemu, który wysechł, to raczej, jak ja to mówię, marne szanse, żeby w takiej wodzie, gdzie narzucamy kamieni, no, ten krzem się znalazł. No, taka studnia przede wszystkim powinna być na terenie bardzo takim czystym, gdzie nie jest skażone środowisko, nie jest zatruta gleba, gdzie nie przedostają się jakieś inne składniki w postaci ciekłej, które mogłyby zakazić wodę. Więc z dala od tak zwanej cywilizacji woda będzie miała krzem.
swoim składzie. Natomiast jeżeli już tę studnię zaopatrzymy w metalowe rury i będziemy ciągnąć rurami wodę, niestety już ten krzem będzie ginął i do nas przyjdzie woda bez krzemu. Czyli nawet jak jest jakaś metalowa rura w tej wodzie, to ona będzie ten krzem niszczyła w tej studni. Krzem po prostu wchodzi w reakcję bardzo łatwo. To jest taki związek bardzo delikatny, wrażliwy, ale bardzo szybko łączy się ze wszystkim, co spotyka na swojej drodze. I właśnie z żelazem również się będzie łączyć. Więc może dotrze do nas odrobina tego krzemu, ale również może dotrzeć już w związkach z żelazem. No, drodzy Państwo, to ja jeszcze skończę swoją poprzednią myśl. Ja tutaj panią Marię mam pod nosem, bo ja mieszkam pod Warszawą. Pani Maria pracuje w Warszawie i dowiedziałem się o krzemie od mojego przyjaciela na zlocie naturoterapeutów, który stosuje ten krzem u siebie w Gdańsku. I mówi, że no, on nie wypuści. Jest też masażystą, bioenergoterapeutą, przedstawia pijawki, no, szeroka działalność. Mówi, że stawia ludzi na nogi, ale mówi, no, nie ma pacjenta, którego by wypuścił bez krzemu. I ja od niego dowiedziałem się o tym, że ja tutaj, no, pod nosem mam taki skarb, nie wiedząc nic o tym. W każdym bądź razie. Tutaj jest jeszcze takie pytanie do pani Mario. Preparat Anry, antykrzem. Co by pani na ten temat powiedziała, czy coś pani o tym wie? Preparatem Anry zajmował się właśnie doktor Lipczyński, więc ja dokładnie nie znam tamtego preparatu, więc nie będę się wymądrzać na temat, o którym nie wiem, ale to było z tej uwodnionej krzemionki, z tym, że on w pewien sposób przerabiał ten preparat. Więc musicie Państwo, jeżeli jesteście zainteresowani, gdzieś dotrzeć do publikacji, bo tam na pewno będzie wszystko opisane, ale to był dobry preparat. I naprawdę krzem bardzo jest pomocny w walce z komórkami rakowymi. Powiem może troszeczkę inaczej. Bez krzemu nie da się wyleczyć raka. I jeżeli na przykład człowiek ma niedobory krzemionki, to w sprzyjających warunkach może się zacząć rozwijać w naszym organizmie komórka o nieprawidłowej budowie, która staje się nowym tworem, potem staje się rakiem. I atakuje na przykład najsłabszy organ ludzkiego ciała. Jeżeli jest odpowiednia ilość krzemionki, to taka komórka może nigdy się nie rozwinąć, a jeśli już dochodzi do takiego rozwoju, to dzięki krzemowi łatwiej jest ją farmakologicznie wyleczyć. Ja, drodzy Państwo, zawsze mówię, że najlepiej poznać drzewo po owocach jego, tak? Jeżeli się stosuje, są efekty. Doktor Rybczyński udowodnił, że te efekty są. Oczywiście, ja jestem za tym, żeby różnego rodzaju postacie były na rynku, żebyście to Państwo sprawdzali. Zawsze wychodzę z tego założenia, że z punktu widzenia pacjenta nie ma znaczenia, co mu pomogło, ważne, żeby pomogło. Dlatego uważam, że stosowanie nawet kilku różnego rodzaju rozwiązań, metod, a zwłaszcza z kilku płaszczyzn, to jest to właściwe, bo pacjent nie ma czasu na to, aby jakiś pseudonaukowiec na jego przykładzie robił sobie badania i dostawał kolejne jakieś nagrody, tytuły, bo to tutaj chyba tak naprawdę nie o to chodzi. Jeżeli tutaj ktoś napisał panu Szczepaniaku, drodzy Państwo, i fajnie, że takie rzeczy są, tak? Że ktoś tutaj robi patent, ma 150 patentów. Wiecie dobrze, co się wiąże z patentami. Bardzo dużo na temat patentów mówi doktor Rad, który twierdzi, że droga patentów jest taką drogą troszeczkę, może nie tyle usystematyzowania, co bardziej zniewolenia pewnych dużych struktur społecznych. Ale nie o tym dzisiaj chcieliśmy rozmawiać. Dzisiaj rozmawiamy o krzemie, o tym, co może nam zaproponować pani Maria. Ja myślę, że na temat tego, jaka postać krzemu i tak dalej, najlepiej by było, jakby no już fachowcy na ten temat rozmawiali. Tutaj jest jeszcze jedno takie pytanie, a gdzie można kupić oryginalny balsam krzemowy? No właśnie, pani Maria jest producentem i ja tak jak zawsze dla tych Państwa, którzy po wysłuchaniu tego programu odezwiecie się i będziecie chcieli znaleźć źródło,
Ja podam namiary do pani Marii i pani Maria w tym momencie każdemu, kto się do niej zgłosi, taki preparat oczywiście wyśle, tak? Podam też stronę, ja chyba za chwileczkę wejdę na stronę pani Marii, też ją państwu pokażę. I tak pomalutku pani Maria będzie omawiała poszczególne produkty, bo ma nie tylko ten krzemian. Ja państwu tylko powiem tak. Ja dzisiaj widzę się drugi raz z panią Marią. Poprzednim razem, jak przyjechałem, nabyłem sobie ten balsam, tak, ten kosmetyk. I powiem tak. Jem go od prawie miesiąca. Jem go łyżeczkami. I wygląda pan kwitnąco. Myślę, że to nie jest tylko zasługa tego krzemu, bo ja o swoje zdrowie dbam od wielu, wielu, wielu lat. Ale powiem tak, najważniejsza informacja na tym etapie jest taka, że nic się złego nie dzieje, tak? Że nie miałem żadnych problemów, żadnych rzeczy. Oczywiście zawiozłem dwa słoiczki mojemu ojcu. Jak dobrze wiecie państwo, no 14 lat po czterech operacjach, 10 guzów, największy 17 centymetrów, najzłośliwszy, jaki tylko może być, gruczolak, ten sam rak, na którego zmarł doktor Religa. Mój ojciec żyje do tej pory, tak? Ja mu tam podsyłam różne rzeczy. No, Maja, dziękuję Maju, nie wiem, gdzie mnie widziałaś, chyba tylko w programach, ale chyba, że gdzieś, gdzie ja nie kojarzę. W każdym bądź razie to nie znaczy, że nie mamy wyglądać lepiej, tak? Zwłaszcza jeżeli ktoś sobie postawił cel dożyć 150 lat w dobrej kondycji i w dobrym wyglądzie fizycznym, bo ja twierdzę, że człowiek ma tyle lat, na ile się czuje. Chociaż powiem szczerze, bawią mnie pewne sytuacje, kiedy córka przychodzi i mówi: tata, weź się postarzej, bo moje koleżanki myślą, że jesteś moim chłopakiem. Ale życzę każdemu z państwa, żeby takie słowa usłyszał od swojego dziecka. W każdym bądź razie jeszcze raz, teraz porozmawiamy sobie troszeczkę o tych produktach. Usłyszałem od pani Marii, że te wszystkie produkty, o których teraz będziemy mówili, to są wszystko produkty, które zostały stworzone za życia profesora Tuszyńskiego. Tutaj pani Maria nic od siebie nie dodaje. Pani Maria jest tylko producentem, który przejął schedę, który tak naprawdę kontynuuje dzieło pana profesora, bo tak jak sama przed chwileczką powiedziała, no ta spuścizna by po prostu no gdzieś zginęła po drodze. Tylko dlatego, że nikomu nie zależało na tym, żeby to wylansować. Państwo resztę możecie sobie dopowiedzieć sami, bo jeżeli profesor docierał do decydentów w tym kraju, tak jak kiedyś pan profesor i doktor Rybczyński, który był w Ministerstwie Zdrowia, no spotkał się z taką, a nie inną reakcją. Ja nie ukrywam, osobiste moje wrażenie jest takie, że większość polityków, bo nie powiem, że wszyscy, żeby mnie tutaj nie do sądu nie podali, to są chłopcy na posyłki. Chłopcy na posyłki potężnych klas biznesu i to nie naszego biznesu. U nas biznesmen kupi sobie Mercedesa i myśli, że jest biznesmenem. Tak naprawdę potężne pieniądze, które opłacają całe lobby, które opłacają wszystkich polityków, którzy chodzą jak chłopcy na sznureczkach. Tak naprawdę, drodzy państwo, zastanówcie się, czy nie lepiej pójść własną drogą. Stąd też od wielu czasu już, no, można powiedzieć, apeluję, abyście zadbali o swoje własne bezpieczeństwo, żebyście byli samodzielni, samorządni, samofinansujący się, a przede wszystkim niezależni. A taką niezależność możecie mieć wtedy, kiedy macie świadomość tego, co ją może wam dać. Myślę, że krzem, jako ten pierwiastek niedoceniany przez wiele, wiele lat, no jest takim czymś, a te, powiem tak, te pieniądze, które kosztuje ten słoiczek, nie będę mówił tutaj o pieniądzach, to są naprawdę niewielkie pieniądze w stosunku do tego, co ten słoiczek daje. Ja celowo mówiłem o tym, że go jem, bo to jest taki, no, fizycznie na rynku nie może się to pojawić jako na dzień dzisiejszy, tak? Zobaczymy, ja mam nadzieję, że się włączę tutaj coś więcej w tym kierunku, że jeżeli państwo pomożecie, to może coś wywalczymy. Ale najpierw się przekonajcie sami, tak? I porozmawiajmy sobie jeszcze, póki jeszcze mamy trochę czasu, na temat poszczególnych produktów. Może by pani Mario powiedziała coś właśnie na ten temat tego balsamu, tak? Czy zapewne przez lata, jak pani, ile lat pani już prowadzi tą całą działalność? 15 lat. 15 lat. To przez te 15 lat, no zapewne ma pani już jakieś historie osób, relacje,
jak to działa, jakie były efekty, w jakich sytuacjach ludzie przychodzili po to. Jakby mogła Pani podzielić się tutaj ze słuchaczami jakimiś takimi konkretnymi, jak ja to mówię, poznać drzewo po owocach jego, tak? A wiem, że ten preparat nie tylko ja jem, ja go za krótko jem, tak? Poza tym mój organizm, tak jak tutaj słuchacze powiedzieli, jest już troszeczkę inny, jest przygotowany. Ja od 15 lat, że tak powiem, idę w kierunku natury, więc no trudno oczekiwać, żebym ja tutaj zaraz, nie wiem jak że ten mój organizm zareaguje, żeby to było takie spektakularne. Takie efekty będą u osób, które zaniedbywały swoje zdrowie, gdzie im to zdrowie, że tak powiem, się sypnęło i szukały różnych rozwiązań. I jakby mogła Pani się podzielić takimi przykładami, sam jestem ciekaw, bo o tym jeszcze nie rozmawialiśmy. Powiem Państwu o takim przykładzie, który mnie bezpośrednio dotyczy. Mój ojciec miał 80 lat w tym czasie, kiedy ja zaczęłam pracować przy krzemie. Miał ogromne żylaki. Jeden z żylaków był otwarty non-stop na prawej nodze nad kostką, w miejscu takim newralgicznym, gdzie jednak jest cały czas ruch tego stawu skokowego. I mieliśmy duże kłopoty. Kilkakrotnie tata miał krwotoki, wzywany był lekarz, trzeba było udzielić pomocy, bo obawiam się, że może dojść do takiego, do wykrwawienia się organizmu. I w momencie, kiedy podjęłam pracę u pana profesora, też nie wierzyłam tak, jak większość ludzi, jak to się mówi, podchodziłam do pewnych spraw jak pies do jeża, ale pan profesor mi dał słoiczek, ja zawiozłam tacie i powiedziałam, żeby zaczął to jeść, bo podobno jest to bardzo dobre. Wierzcie mi państwo, że po miesiącu ten żylak u taty został zagojony, cofnął się pod skórę. Oczywiście było go widać, ale dopóki mój tata żył, nigdy nie było problemu z otwartym żylakiem. To jest taki namacalny dowód. Drugi. Pan profesor przekazał pewnej osobie, która miała chorobę Birgera, to była już bardzo zaawansowana choroba, miała cukrzycę ta chora osoba, no i bardzo, bardzo podeszły wiek, bo już około 90 lat. Więc problem był taki, że cały czas palce u nóg były niezagojone, nie można było nic z tym zrobić. Były operacje laserowe, jakieś zamykanie tego wszystkiego, cały czas się otwierały. I po zażyciu tego preparatu, ja osobiście odebrałam telefon, bo profesora nie było. Po kilku godzinach od momentu zażycia opowiadano mi, jak zareagował organizm. Zaczął się oczyszczać, przez te chore palce po prostu wypływała ropa i palce się zagoiły, oczywiście nie w tym dniu, ale po pewnym czasie. I człowiek zmarł z wygojonymi palcami po jakimś tam czasie. Także to są takie może najbardziej spektakularne dwa przykłady. O innych cóż mogę powiedzieć? Telefonują do mnie, czy przychodzą moje znajome, na przykład osoby, które noszą sztuczne szczęki i mają problemy na przykład z odleżynami na dziąsłach, bo jednak to obce ciało po pewnym czasie coś się robi. I smarując krzemem dziąsła nie dochodzi do żadnych stanów zapalnych, do podrażnień. No przeróżne są, jeżeli chodzi o paznokcie, o wzrost paznokci, jak są problemy z jakimiś tam właśnie takimi no złą kondycją tej płytki paznokciowej. To krzem do smarowania się nadaje i do jedzenia. Generalnie tak można powiedzieć, krzem wzmacnia włosy, paznokcie, zapobiega stanom zapalnym wewnątrz organizmu, na zewnątrz, zapobiega rozwojowi komórek nowotworowych, co wcześniej mówiliśmy, uelastycznia naczynia krwionośne, jest transporterem tlenu, krzem podany do organizmu powoduje, że krew jest bardziej utlenowana, ponieważ jedna cząsteczka krzemu wiąże cztery atomy tlenu. I to jest nierozerwalne, więc to wszystko i organy, wszystkie wewnętrzne i krew, która do nich dociera, zawiera więcej tlenu, a wiadomo, że krew z tlenem to jest życie. A Pani Mario, czy wysyła Pani produkty na przykład poza Polskę do innych krajów? Tak. Zdarza się, nie są to jakieś duże ilości, przeważnie są to bardziej takie prywatne zakupy, ale znają mnie, proszę Państwa, od Australii po Stany Zjednoczone.
Ktoś tutaj napisał, jedz krzem, umrze zdrowszy. No, każdy wybiera tak naprawdę drogę, jaką idzie, i nie każdy musi umrzeć z uśmiechem na twarzy, tak? Wielu ludzi uważa, że śmierć wiąże się z bólem, cierpieniem, ale to jest wybór każdego z nas. Mam nadzieję, że świadomy, chociaż śmiem w to wątpić, bo większość ludzi postępuje według pewnych stereotypów. No tutaj akurat większość słuchaczy na tym portalu no powinna sobie zdawać sprawę z tego, że jesteśmy takimi pionkami, takimi niewolnikami i robimy tak naprawdę to, co nam się lansuje i sprzedaje. My tutaj w programach staramy się Państwu otworzyć szeroko horyzonty. Jeżeli komuś pasuje ten styl bycia lansowany przez większość społeczeństwa, no to jego wybór, tak? Wcale nie musi tych naszych programów słuchać. I tak zgadzam się, Maju, najważniejsza jest jakość życia, o tej jakości życia mówimy. Ja bym chciał, żeby pani Maria dzisiaj powiedziała nam jeszcze troszeczkę więcej o pozostałych produktach, tak? Tutaj na przykład kolejny taki produkt to krem tło liposfery. Mnie zaskoczyła jedna rzecz, bo w tym kremie, co to za krem? W tym kremie jest w składzie między innymi 15 pierwiastków: glin, żelazo, wapń, sód, magnez, potas, mangan, fosfor, siarka, miedź, lit, cynk, chlor i tak dalej. Cóż to za krem? Co on daje? I może jakieś efekty o tym pani by też powiedziała? Oczywiście jest to dzieło pana profesora. Krem oprócz uwodnionej krzemionki zawiera te 14 dodatkowych pierwiastków. Nazwa tło litosfery pochodzi od warstwy ziemi, po której chodzimy. Warstwa ta nazywa się litosferą i odbicie jak gdyby tych pierwiastków, które są zawarte w ziemi, procentowo takie odbicie znajduje się w kremie. Także zawartość tych pierwiastków, które pan Darek czytał przed chwilą, jest identyczna jak w matce ziemi. Krem jest bardzo bogaty, krem bardzo dobrze ujędrnia skórę, bardzo dobrze ją nawilża, odpowiednio napina, ponieważ wszystkie kosmetyki krzemowe są kosmetykami izotonicznymi, czyli wyrównują napięcie powierzchniowe skóry. Działa przeciwzmarszczkowo. Generalnie no nie ma na rynku kremu o takim składzie, o takim bogatym. I osoby, które raz do tego kremu się dostaną, to bardzo go sobie chwalą i wracają ponownie. Także chyba jest to najlepszą reklamą, że jednak ten krem im służy. I co ważne, kosmetyki krzemowe nie powodują uczuleń. Nie miałam przez tyle lat swojej pracy przypadku, żeby ktoś się do mnie zgłosił i powiedział, że miał jakieś problemy uczuleniowe. A powie pani teraz nam jeszcze, mamy krem, szampon, również nazwa tło litosfery, czyli wiemy w tym momencie, że to są te składniki ziemi, nie? Ten sam skład pierwiastkowy. Mnie tylko jeszcze interesuje taka rzecz, tak? Czy to są te pierwiastki, jak że tak powiem, domieszki syntetyczne, czy to są jakieś inne związki? A jeżeli inne, to jakie? I skąd pani je bierze, tak? No ja te pierwiastki kupuję. Są firmy, które się zajmują produkcją i ja je kupuję, więc nie, sama ich nie produkuję. Wszystkie szampony, które zawierają krzemionkę, wzmacniają włosy, zapobiegają wypadaniu, zapobiegają różnym stanom zapalnym, typu właśnie łupierze czy łojotoki, bo to są stany zapalne skóry. Tak działa krzem. I bardzo dobrze wpływają na kondycję w ogóle włosa. Po umyciu szamponem krzemowym włos, jest wrażenie, że włosów jest więcej i tak jak byłby ten włos pogrubiony. Tak właśnie krzem działa na włosy. A coś więcej o tym szamponie, bo to jest jakieś efekty włosów, które ma pani kilka rodzajów, że tak powiem, szamponów. Szamponów jest kilka rodzajów. Ten jest taki bardzo bogaty. Zawartość krzemionki we wszystkich szamponach jest taka sama, tylko różnią się dodatkami.
A ten dla kogo by Pani poleciła, ten tło litosfery? No bo wiemy, że dzisiaj tych szamponów jest mnóstwo różnych, już ludzie czasami, ja sam powiem szczerze, nie wiem jaki. Każdy rodzaj włosów można myć. Włosy przetłuszczające się, normalne i suche. Z tym, że do suchych włosów potrzebna jest odżywka, ponieważ szampon krzemowy lekko wysusza włos, ale można myć również włosy suche, tylko później nałożyć sobie odżywkę. Jeżeli ktoś nie lubi odżywek, to jest najprostszy sposób naszych babć: woda z octem lub woda z cytryną, która ma kwaśne pH, i polanie głowy po umyciu taką wodą zamyka łuskę włosa. I to jest tak samo, jakby się odżywkę nałożyło. Również jest w tej serii szamponów szampon z kawą naturalną. Nie spotkałam się nigdzie i nigdy, żeby jakaś firma robiła szampon z naturalną kawą. Ten szampon został przebadany w klinice dermatologicznej w Polsce, w Gnieźnie. Pewien lekarz, właśnie mający tę klinikę, zainteresował się tym produktem i zrobił badania. Wystawił mu wspaniałą opinię. Szampon nazywa się przeciwwojotokowy, przeciwłupieżowy. Można myć nim również zdrowe włosy, ale wspaniale zapobiega rozwojowi tych grzybów, które powodują łojotoki i łupieże na skórze głowy. I co jeszcze istotne, szampony krzemowe nie złuszczają naskórka, nie są agresywne, one leczą. Natomiast szampony, które są dostępne nawet w aptekach, walczące z takim schorzeniem, jak przed chwilą mówiłam, powodują złuszczenie naskórka. Po odrośnięciu naskórka wraca ten sam problem jeszcze w takim większym wydaniu. Tutaj tego właśnie zjawiska nie ma. Mówiła mi Pani dzisiaj o, bo Pani tutaj w takim pawilonie ma ten swój punkt, że tak powiem, w którym Pani pracuje. Tutaj są różne firmy i jeden Pan skarżył się na jakieś problemy właśnie z, nie wiem, łupieżem i Pani mu proponowała, żeby ten szampon sobie kupił. On po prostu chodził po lekarzach, po dermatologach i któregoś razu. Proszę powiedzieć mi tą historię, bo ona jest dosyć ciekawa. To sąsiad chodził ciągle w granatowej marynarce obsypanej na biało przy kołnierzu. Ja kiedyś do niego zażartowałam, mówię: panie Janku, czemu pan sobie u mnie nie kupi? Mam taki dobry szampon. A co mi tam będzie pani opowiadała? I pewnego razu pomógł mi tam w pewnej sprawie i ja w rewanżu dałam mu butelkę szamponu. Mówię: proszę, niech pan spróbuje. I po Tak. pewnym czasie przyszedł i zaczął kupować. W pewnej sprawie, to znaczy To pomógł znaczy, pani pomógł mi nosić. rozpakować auto. Ja tutaj Państwu w tle pokazałem, starałem się przybliżyć, może to będzie widoczne, ale wiem, że te obrazki, które puszczam, dlatego przestałem już pokazywać Państwu w tle teksty, no nie są widoczne później u Was na komputerach, ale wystarczy w internecie, w Google wrzucić hasło krzem Limba, razem pisane, bez żadnych kropek i znajdziecie Państwo tutaj stronę, która jest stroną firmową pani Marii, producenta, będącego producentem, tak? Bo tak naprawdę to jest jedna i ta sama osoba. Pani Mario, o szamponie porozmawialiśmy. Tutaj widzę jeszcze taki, zaraz Państwu pokażę, tonik zmywacz. Cóż taki tonik zmywacz daje? No już wiemy, że tak naprawdę krzem to przy wszelkiego rodzaju sprawach związanych ze skórą, ale ten zmywacz to pomocny jest do czego? Bo ja powiem szczerze, nie używam, więc. Ten tonik to jest woda wysycona krzemem. Tam jest tyle krzemu rozpuszczone, ile po prostu ta woda może wchłonąć. On wspaniale oczyszcza skórę, idealnie otwiera pory. Skóra musi oddychać. Jeżeli są pory zatkane, to przeróżne problemy ze skórą się pojawiają. Jeżeli się używa właśnie kosmetyków krzemowych, to skóra jest bardzo czysta, jest dobra dyfuzja tlenu, jest pobudzone krążenie. Także można tym tonikiem na przykład robić sobie nawilżanie skóry oprócz zmywania, a można również po goleniu proponować panom, którzy mają problemy z jakimiś podrażnieniami, z jakimiś wypryskami, żeby sobie buzię nawilżyli takim tonikiem i to działa leczniczo.
A powiem pani, gdybym się na przykład pomylił, czasami pokazują takie filmy komediowe, gdzie jakiś tam wnuczek robi psikusa dziadkowi i wlewa mu jakiś kosmetyk do czegoś, co on później wypije, albo zęby płucze. Gdybym się pomylił, bym się napił tego toniku. Nic się nie stanie, bo były już takie przypadki. Kiedyś zatelefonowała babcia, która siedziała z wnuczkiem i dziecko wypiło maseczkę kosmetyczną, która stała w łazience na półeczce i ona zadzwoniła, była tak strasznie zdenerwowana i pytała się, czy coś się dziecku nie stanie. I potem poprosiliśmy o telefon, po pewnym czasie zadzwoniliśmy do tej pani. Nie było żadnych skutków ubocznych, tyle mogę Państwu powiedzieć. Także nie ma zagrożenia życia. Oczywiście nikomu nie polecam picia toniku ani maseczki kosmetycznej. No ale, Natomiast nic się nie stało temu dziecku. ale to świadczy o wielkości tych produktów, bo nieraz Państwo pewnie słyszeliście, że dziecko jakiś kosmetyk wypiło, spaliło sobie błony śluzowe jamy ustnej, później były problemy, trzeba było robić różne dziwne zabiegi. Ja myślę, że to jest, no powiem szczerze, sam jestem zaskoczony, ale dobra, lecimy dalej. Tutaj Państwu zrobiłem parę takich zdjęć, bo dzisiaj wszystkich produktów, które są w firmie, będziemy Państwo mogli, jak będziecie chcieli, sobie sami poszukać tego, co Wam będzie pasowało. Jest jakiś balsam przeciwtrądzikowi, balsam do stóp i tak dalej. To, co tutaj w gablocie porobiłem zdjęcia, maseczki są różne, no sporo tego, powiem szczerze. Mnie najbardziej interesuje kosmetologia od środka, więc ten krzem, na ten krzem poświęciłem najwięcej czasu. Poza tym mamy ramy czasowe pewne ograniczone, a chciałbym, żeby pani jeszcze nam powiedziała coś na temat takiego produktu, który trzymam teraz w ręku. To jest balsam do stóp. Taki, tu jest jeszcze mydło w płynie. O, może najpierw o mydle. Idziemy tak dzisiaj sobie od środka przez głowę, idziemy do stóp, do naszych podstaw, ale mydło wpłynie, tak? Cóż to mydło daje? Mydło krzemowe wpłynie. Bardzo dobrze czyści skórę. Tak samo jak wcześniej mówiłam, otwiera drogę do dyfuzji tlenu. Nie powoduje żadnych podrażnień. Działa przeciwpotowo. Poza tym skóra jest bardzo gładka, więc jeżeli słuchają mnie panie i dziewczęta, to polecam, bo naprawdę po mydle krzemowym jest piękna skóra. Ja w międzyczasie sobie otworzyłem ten balsam do stóp i powiem szczerze, drodzy Państwo, to jest ten balsam. Pani opowie dla kogo, po co, ale to tak ładnie pachnie. No, ja zawsze mówię wszystkim swoim klientom, żeby zapachem się nie sugerować, ale ja stosuję bardzo delikatne zapachy, ponieważ takie preferuję. Balsam do stóp jest to produkt tak samo na bazie uwodnionej krzemionki i mogę polecić każdemu, kto ma problemy z potliwością stóp. Można nim również smarować obuwie, najlepiej na noc. Na dłoń odrobinę tego preparatu wycisnąć, posmarować wewnątrz but i pozostawić do rana. Natomiast jeżeli chodzi o stopy, to po umyciu stóp, po wysuszeniu, smarujemy całą stopę oprócz pięty, ponieważ napięcie nie ma gruczołów potowych, a preparat ma właściwości wysuszające i należy poczekać, jak wyschnie stopa, dopiero zakładać rajstopy lub skarpetki. Po wyschnięciu tego preparatu stopa wygląda, jakby się ją talkiem posmarowało, tak leciutko jest biała, więc nie należy tego wycierać, tylko pozostawić. Przez cały dzień jest uczucie suchości, ponieważ krzem odbiera wodę, która się wydziela, woda, czyli pot na stopie, i jest od razu rozkładany, i tego procesu nie ma. Oprócz tego mówiły mi pewne osoby, że nie marzną lub mniej marzną stopy, ponieważ po posmarowaniu balsamem krzemowym jest zmożone krążenie. Lepiej jest ukrwiona stopa. Także jak ktoś ma problemy z zimnymi stopami, to może również sobie smarować tym preparatem, bo troszeczkę wpłynie na lepsze ukrwienie. Ale polecam wszystkim, którzy noszą obuwie sportowe, żeby taki preparat stosować, jeżeli są jakiekolwiek problemy z potliwością nóg.
No myślę, że to jest dla każdego, bo dzisiaj nawet biznesmeni chodzą w trampkach do garniturów. Ja znowuż butów z gumy nienawidzę, bo to, co się później dzieje z nogami po takim dniu chodzenia w takim obuwiu, to chyba nie muszę Państwu mówić. A mnie tak intryguje takie pytanie, no bo krzem, mówi Pani tam, gdzie są gruczoły potowe. No, ale wiele ludzi ma problem na przykład z grubą skórą na stopach, tak? Z jakimiś odciskami, czy to w tym momencie też w jakiś sposób pomaga? No, poruszył Pan ciekawy problem. Ja nie mówiłam o tym. Właśnie smarowanie tym balsamem krzemowym i na przykład wymoczenie sobie stóp z dodatkiem mydła krzemowego powoduje, że te wszystkie zgrubienia bardzo pięknie potem można tareczką czy pumeksem zetrzeć. Bardzo to ułatwia. Także jest to też takie dodatkowe działanie. Oprócz tego właśnie działania przeciwpotowego. No ja powiem szczerze, jestem pod wrażeniem. Sam się dzisiaj dużo rzeczy dowiedziałem. Mam jeszcze takie pytanie. Pani w trakcie powiedziała, że ma pani taki produkt, w którym jest tam woda i maksymalna ilość krzemu, która może być rozpuszczona w wodzie. Bo w pani produkcie, w tym uwodnionym krzemianie jest 16%, tak dobrze pamiętam? W Nieuwodniona krzemionka krzemionka. zawiera czystego pierwiastka SI plus minus 5%, Procent. reszta to jest woda. Czyli w tym najbardziej skondensowanym, że tak powiem, produkcie, czyli w tym balsamie krzemowym, w tym takim firmowym, można powiedzieć, produkcie, jest 5% krzem, tak? Tak. Plus minus. A w wodzie maksymalnie ile tego krzemu może być? W samej takiej wodzie, którą powiedzmy sobie, nie wiem jak to nazwać, tak? Bo brakuje mi słowa. Nie umiem na to pytanie odpowiedzieć, bo nie badałam tego, ale to wszystko robię tak, jak pan profesor opracował. I jest to produkt, no, woda, czysta woda i zawartość krzemu jest dodana tyle tej krzemionki, Ile? to, Żeby była żeby była, konsystencja wody. wygląda jak woda. Zupełnie niektórzy twierdzą, że to jest woda. Niestety to nie jest woda, bo zupełnie inaczej się skóra zachowuje. A to nie wie pani, ile tam Nie tego wiem, ile tych nie wie. procent. No nie mam się kogo zapytać, bo pana profesora już nie ma. Aż Rozumiem. tak dalece, nawet w recepturze nie było podane, ile procent krzemu będzie po rozpuszczeniu, właśnie w tym toniku. Ale tak według Pani uznania, tak? Bo ja tutaj no, jem, to wiem jak wygląda ten uwodniona krzemionka. Niektórym nie smakuje, powiem szczerze, bo to nie ma takiego jakiegoś smaku i ma taką dziwną konsystencję. Mnie to osobiście nie przeszkadza, a... Konsystencja jest taka galaretowata, jak gęsta galaretka. Nie zawiera smaku ani zapachu. Nie ma smaku ani zapachu, ale jeżeli ktoś ma problemy z przełknięciem, to ten produkt można na przykład Proszę. sobie rozpuścić w jakiejś letniej wodzie. Nie można tego łączyć z kwaśnymi produktami typu sok cytrynowy czy grejpfrutowy, ponieważ kwasy razem z krzemem powodują wydzielanie węgla i zostaje zniszczona ta struktura krzemu. Najlepsza jest obojętna woda lub powiedzmy można włożyć do posiłku o temperaturze pokojowej. Nie może też być gorący ani mrożony, bo krzem boi się ekstremalnych temperatur i alkoholu, dlatego w żadnym z moich produktów kosmetycznych nie ma alkoholu. Ponieważ krzem nie idzie w parze z alkoholem. Ale jest taka ciekawostka, może komuś się to przyda, że jeżeli ktoś wypije o kilka kieliszków wina za dużo i zje łyżkę krzemu, to bardzo szybko trzeźwieje, ponieważ krzem wchodzi w bardzo silną reakcję z alkoholem. No to myślę, że pani będzie miała bardzo dużą klientelę i myślę, że to warto zapamiętać sobie te ostatnie słowa. Ja Może w dyskotekach się przyda. na pewno, no dzisiaj młodzież potrafi drinki robić z różnego rodzaju dopalaczami po to, żeby bardziej, że tak powiem, jak oni to nazywają, większy melanż był. Ja jestem czasami porażony tymi słowami, to jak życie od melanżu do melanżu, ale nie na tym to chyba polega. Mam nadzieję, że jest ta młodzież, która troszeczkę trzeźwiej patrzy na tą rzeczywistość i chciałaby z życia czerpać troszeczkę więcej, aniżeli tylko to, co daje właśnie tego rodzaju impreza. Drodzy Państwo, jeżeli są jeszcze jakieś pytania, mamy, no w sumie wyczerpaliśmy dzisiejszy czas.
to prosiłbym na Skype'ie dać znać. Ja bardzo serdecznie dziękuję pani Marii za bardzo wyczerpujący i powiem szczerze, rzadko się zdarza, żebym ja w trakcie wywiadu jeszcze czegoś się dowiedział, a dzisiaj się bardzo dużo dowiedziałem rzeczy. Może to właśnie dlatego między innymi, że ten krzem gdzieś tam zawsze, niby mamy tego świadomość, że jest tak wszechobecny, ale gdzieś tam był spychany gdzieś na bok i generalnie każdemu się wydaje, że skoro go tyle jest, to ja go też mam. No, życzę Państwu owocnych przemyśleń. Zapraszam również do szukania wszystkim tym, którzy się odezwą, szukania w internecie. Podałem namiary, nie będę się powtarzał, bo komuś się może to nie spodoba, ale ci wszyscy, którzy się odezwą do mnie na moją stronę, jak zawsze podaję namiary, to tak jak zawsze po prostu prześlę Państwu namiary do Pani Marii. Jak mieliście Państwo okazję zauważyć, jest to przesympatyczna osoba, która, można powiedzieć, poświęciła swoje życie temu, co może wielu nam tutaj pomóc. I to naprawdę za niewielkie pieniądze. Uwierzcie mi, drodzy Państwo, nie będę mówił dzisiaj o pieniądzach, ale naprawdę to są naprawdę niewielkie pieniądze w stosunku do tego wszystkiego. Ja się po prostu dziwię, że coś tak taniego i tak skutecznego w działaniu nie ogląda światła dziennego, że gdzieś tam kanałami, gdzieś tam pocztą pantoflową człowiek się dowiaduje i to, proszę mi uwierzyć, ja w tej branży już troszeczkę siedzę, ale myślę, że to już od Państwa zależy, żeby to wykorzystać. I proponuję pomyśleć nad tym, bo ja zawsze uważam, że człowiek znaczy tyle, ile w życiu pomógł innym ludziom. A tutaj pani Maria jest żywym dowodem na to, że to robi. Państwu również życzę, żebyście przejęli tą pałeczkę. Zresztą zapraszam chyba w poniedziałek. O, kiedyś Państwu mówiłem o takim filmie Podaj dalej. Ten rewelacyjny film, ten film będzie prawdopodobnie, jak dobrze pamiętam, tam przeglądałem program telewizyjny w najbliższy poniedziałek o godzinie 20 na TVN7. TVN7. Poznacie Państwo ideę tak naprawdę, która nic nie kosztuje, bo jeżeli ja sam nie skorzystam, to zawsze mogę podzielić się dobrą informacją z kimś innym, do czego Państwa bardzo mocno zachęcam, bo nigdy nie wiadomo, czy ten ktoś akurat nie będzie czegoś takiego potrzebował. Także dziękuję serdecznie za wysłuchanie naszego dzisiejszego programu. Zapraszam za tydzień. I Oj. ja serdecznie Państwu dziękuję. Dziękujemy ślicznie. Do usłyszenia i do zobaczenia.